Moje zabawki to były śmieciarki. To będzie dobre na tytuł. Moje zabawki to były śmieciarki. Chciał być śmieciarzem, dzisiaj masakruje Korwina. Chciał być śmieciarzem, jest został youtuber. Samfy. Nie popełniłem błąd. Dawid. Pa, ja. Dawid, ile płacą ci koncerny farmaceutyczne za Twoją działalność na YouTubie? A ja myślałem, że będzie pytanie o pieniądze na YouTubie, a tutaj jednak od koncernów. No tego to nie, nie mogę niestety powiedzieć, bo kwota jest zerowa. Na razie. Czy, na razie. Ja to robię pro bono po prostu. Ale tak wysyłasz takie drobne sygnały w swoich filmach do, do koncernów, żeby może Czy drobne? <laughs> za drobne bym nie robił. Czyli ci wszyscy na patronajcie to są. To są, to są, to są, to są wszystko koncerty farmaceutyczne, głównie przedstawiciele. <noise> Dobrze, a poważnie mówiąc. Y, gadałem przed naszym wywiadem z Piotrem Stanisławskim z bloga Crazy Nauka i Piotr mi się żalił, że ostatnio y, zdecydowanie więcej osób pisało do niego y, w sprawie płaskiej ziemi. I to się nie zdarzało wcześniej. I te osoby prawdopodobnie zainspirowały się kilkoma filmami na YouTubie, które, które tymi słynnymi filmami z żółtymi napisami które y, opowiadają o Płaskiej Ziemi. Jak to się stało, że nauka jest w odwrocie obecnie? Ojej, to jest bardzo trudne pytanie, ale to jest pytanie, które ostatnio nawet y, poruszają, powiem, poważni naukowcy, kiedy z nimi rozmawiam, bo zauważają, że w momencie, kiedy wychodzi na przykład do programu telewizyjnego, który dotyczy szczepionek, wychodzi profesor, który się zajmuje y, ochroną zdrowia to on niestety jest tam postawiony w kontrze do matki dziecka, która jest na przykład aktywistką w organizacji Stop Nop I ona mówi, że szczepionki są generalnie złe, przebadane w ogóle i nie działają, bo to i tak by było tak dobrze, jak jest, gdyby tych szczepionek nie było, by były te spadki na wykresach, autyzmu jest coraz więcej. I ludzie, niestety, widząc coś takiego, po pierwsze emocjonalnie się jakoś kojarzą jakoś w jakiś sposób emocjonalny łączą się z tą kobietą, której dziecko cierpi albo albo cierpiało, bo to różne historie się zdarzają, a w opozycji stoi człowiek, który podaje statystyki i ciągle ma na, na swoją obronę tylko publikacje, ma tylko y, dziesiątki lat badań, ma miliony dolarów zainwestowane przez organizacje rządowe w badania tego, y, tego wszystkiego, a ostatecznie to co widzą ludzie to emocje, który, gdzie jest zimny profesor, który stara się rzeczowo mówić tak, jakby mówił na konferencji naukowej i Pani, która jest na granicy płaczu na przykład, bo przeżyła osobistą tragedię, czego jej nie można oczywiście odbierać. I, i w jaki sposób to jest balansowane? To jest balansowane jeden do jednego, tak jak pojedynek bokserski, w czasie kiedy porównując to, co, co stoi merytorycznie za każdą ze stron, no, to jest 99 do jednego na przykład. Tylko no, żadna stacja telewizyjna się nie pokusi o zaproszenie 99 lekarzy, żeby rozmawiać z jedną kobietą której dziecko ucierpiało na skutek niepożądanych odczynów poszczepiennych. No bo też musimy być szczerzy, że nie ma super bezpiecznej procedury medycznej. W nauce nie można być niczego na 100% pewnym, ale można mieć przekonanie graniczące z pewnością. I każdy, kto choć trochę y, lat spędził na badaniu medycyny, biologii, generalnie ochrony zdrowia, przyzna rację, że szczepionki to jest najlepsze, co nam się trafiło. Znaczy trafiło. Najlepsze do czego doszliśmy na przestrzeni dziesiątek lat, setek lat prac nad ochroną zdrowia człowieka. Natomiast, no, tak jak mówię, obecnie w telewizji, y, poruszenie emocjonalne, jeżeli coś emocjonalnie porusza, to się ogląda. I, i ta dysproporcja, gdzie mamy dyskusję jeden do jednego, a nie w takiej proporcji, jak to, jest, jak to ma odzwierciedlenie w pracach naukowych. W pracach naukowych, które tutaj też niestety trzeba powiedzieć, no dla takiego zwykłego Kowalskiego są po pierwsze niezrozumiałe, najprawdopodobniej, a po drugie nawet gdyby bardzo chciał, żeby były zrozumiałe, no to są nieosiągalne, bo trzeba mieć jakieś afiliacje uniwersyteckie, IP uniwersyteckie, żeby mieć dostęp do różnego rodzaju baz, wyszukiwarek, bo jednak ciągle ta przeważająca większość prac naukowych, no, nie jest open access, nie, nie, nie ma otwartego dostępu i, i trzeba być związanym z nauką, żeby móc to poczytać. Natomiast nie trzeba być związanym z nauką, żeby wejść na Facebooka stop Nop i zobaczyć, że tam jest tyle setek tysięcy, nie wiem, czy setek tysięcy, no to trzeba akurat dokładnie sprawić tyle setek tysięcy osób. I każdy sobie myśli, skoro tyle setek tysięcy osób, to tyle setek tysięcy na przykład dzieci yy, w jakiś sposób ucierpiało po szczepieniach. Także jesteśmy wystawieni na takie bodźce, które bardzo dysproporcjonują prawdę, która jest gdzieś tam ukryta głęboko, głęboko. No właśnie, powiedziałeś o telewizji, ale mimo wszystko e, wokół mediów tradycyjnych e, są jakieś tam utworzone jakieś regulacje. tak? Znaczy, wciąż raczej nie, nie, kłamstwo bywa e, wskazywane palcem w telewizji i, 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 i nazywane po imieniu. Natomiast e, kiedy wejdzie się na YouTube i wpiszesz sobie, fi, wpiszesz sobie szczepienia albo szczepionki, to Twój film o szczepionkach jest gdzieś tam na miejscu siódmym czy ósmym. W pierwszej kolejności jest doktor Zięba, w pierwszej kolejności na Facebooku raczej będą Beata Pawlikowska i, i, i Wojciech Tajroski, który mówi, że teoria, teoria Darwina jest, jest, jest fikcją, tak. No to jest z jednej strony tak. Jest coś takiego, że jeżeli człowiek włożył dużo pracy, a akurat w odcinek o szczepionkach włożyłem wyjątkowo dużo pracy jak na siebie, bo, bo nawet dwa odcinki były na ten temat, gdzie w pierwszym powiedziałem tylko o tym, skąd się wziął w ogóle ten taki hype na ruch antyszczepionkowy po y, oszustwach Andrew Wakefielda z y, połowy lat 90. poprzedniego stulecia. I później w osobnym filmie, w osobnym materiale staram się odnieść do tego, co się pojawiło w komentarzach. I, I powiem szczerze, no to było moje takie pierwsze zderzenie, może nie pierwsze, może drugie, bo jeszcze był wcześniej film o Aspartamie. Pierwsze zderzenie takie, gdzie dla mnie YouTube to nie jest cel sam w sobie, tylko to jest takie narzędzie, bo ja zresztą pewnie jak ten wywiad zostanie zmontowany, to się okaże, że tutaj się trafią takie wielominutowe wypowiedzi, gdzie ja się pogrążam w dygresji do dygresji, jest taki słowotok, ślinotok i tak dalej. Wszystko wytniemy, spokojnie. Wszystko wyt... W każdym razie, no ja... Lubię sobie pogadać czasami, tylko też nie chciałem, żeby to było czczegadanie, lubię się oprzeć na faktach, lubię rzucić jakąś ciekawostką, żeby na przykład przykuć uwagę słuchacza, żeby on na przykład pomyślał, kurczę, fajne, ciekawe, nie wiedziałem, że ten koleś na przykład zrobił takie rzeczy w historii, albo że teoria Darwina powstawała w taki, a nie inny sposób. Y I postanowiłem spróbować to przenieść na YouTube a po tym, jak to było bardzo dobrze odbierane, kiedy na uczelni w ramach Festiwalu Nauki u mnie w Lublinie robiłem wykłady dla młodzieży. I oni ja autentycznie jeden chłopak mi podszedł, że był dwa lata wcześniej, był rok wcześniej, jak zobaczył moje nazwisko w tym roku, to się zapisał, powiedział, oglądałbym to w internecie. No to ja z takiego biernego użytkownika internetu wyjąłem komórkę z kieszeni, która kręciła jako taki film, nakręciłem pierwszy odcinek. Zrobiłem się czynnym y, użytkownikiem internetu i początkowo to były takie tematy, nie powiem bezpieczne, ale nie zdawałem sobie sprawy, że mogą być aż tak kontrowersyjne jak te, które przyjdą. No i przyszedł Spartam. I jak gdzieś pamiętam, pierwsza informacja, że właśnie koncerny farmaceutyczne mnie kupiły. Gdzie ja zwykle nie czytałem komentarzy pod filmami. Sobie nie zdawałem sprawy naprawdę, jakie, nie, jak, jakie pojęciowo są yy, światy stworzone w głowach niektórych, którzy w tych komentarzach potem piszą. I, i, I nie zapomnę pierwszego dnia po publikacji tego filmu, gdzie on się całkiem dobrze oglądał, jak na moje filmy, bo ja dzisiaj nie mogę na nie patrzeć, ja nie wiem, jak ludzie mogli je wtedy oglądać. Yy. Pierwszy raz mi życzono raka mózgu. Sam myślę, u Grubo tutaj jednak jest. To nie jest tak, że zawsze mi się wydawało, ja przynajmniej tak funkcjonowałem, że kiedy ktoś mi przedstawia fakty ze źródłowaniem, z linkowaniem do źródeł, czyli tutaj jest napisane o tym, tutaj jest napisane o tym, tutaj jest napisane o tym, a na przykład w aspartamie mówią wszyscy jest metanol, no jest, bo to jest ester metylowy. Natomiast tego metanolu jest mniej niż na przykład w słoiku pomidorów. Jeżeli robimy przetwory, to dużo więcej metanolu się wydziela w trakcie robienia słoika przetworów pomidorowych niż, yy, ni, niż z aspartamu. No i bądźmy szczerzy, nikt tego aspartamu dużo nie zje, bo to jednak jest słodkie, a co za dużo, jak to się mówi, to i świnia nie chce. Także yy, wydawało mi się, że to jest taki logiczny wywód, a jednak no, niektórzy byli tak zacietrzywieni na swoim yy, punkcie widzenia, że, że no, życzyli mi normalnie Raka mózgu, bo, bo co? Bo po pierwsze uważają, że jest rak mózgu, a tak naprawdę są nowotwory mózgu tylko. A, a po drugie, no jeżeli ja mówię coś, co jest niezgodne z ich światopoglądem, to takie osoby trzeba usuwać. To też jest trochę pokłosie tego, jak funkcjonuje dzisiejszy Internet, że nas otacza w bańce informacji, z którymi się zgadzamy raczej. I ludzie się nie próbują wytrącić z tej strefy komfortu, żeby sprawdzić, na ile mocne są fundamenty, na których osadzały swój światopogląd. Tego bardzo brakuje obecnie i coraz bardziej będzie brakowało. I dlatego, jak ktoś zobaczy, że ja daję wywiad w portalu Gazeta, to zaraz będzie wiadomo, no kto mi zapłacił. No, no Żydzi zapłacili, prawda? I koncerny farmaceutyczne, I koncerny farmaceutyczne za to koncerny za przejazd pociągiem, a, prawda, żyli za to, że się tutaj wypowiadam. Zaspokajając własną ciekawość, zdecydowanie się rozwijamy. Pogłębiając naszą wiedzę, stajemy się, co pokazuje dokładnie ta historia z homunculusem. Większa wiedza sprawia, że jesteśmy trudniejsi do zmanipulowania, trudniejsi do oszukania, trudniejsi do omamienia, i to powinno być naczelnym celem większości naszych działań. Facebook i Google stwierdziły, że, że, że skoro są problemy z, z wiarygodnymi źródłami w naszych serwisach, to w takim razie będą próbowali odcinać fałszywe informacje, odcinać serwisy, które, które świadomie puszczają niesprawdzone informacje. Myślisz, że to jest dobry kierunek? To nie jest dobry kierunek. To nie jest dobry kierunek z tego względu, że pomimo, iż mamy takie ugruntowane tezy w nauce, ugruntowane właśnie teorie, bo teoria to jest takie. Szczyt góry, do którego dążymy w nauce tak naprawdę. Jeżeli coś zasłużyło na miano teorii, yy, która jest potwierdzona eksperymentalnie, no to, to jest naprawdę duże osiągnięcie. Dlatego to, że, coś jest to że teoria ewolucji jest teorią, to nie, nie jest w żadnym wypadku w znaczeniu hipoteza, tylko taka prawda naukowa potwierdzona, yy, potwierdzona dowodami eksperymentalnymi, która pozwala jeszcze jakieś przewidywania robić na dodatek. Yy. Ale żadna z tych teorii nie jest taką teorią absolutną i to historia nauki pokazuje to dosadnie, że wiele rzeczy się odwracało i tutaj też no, nie będę wybielał tego wszystkiego, że kiedyś lekarze mówili o tym, że warto palić papierosy, bo są smaczne i zdrowe. Yy, także gdybyśmy wtedy na przykład postanowili, ok, odcinamy fałszywe źródła i ktoś by na pewnym etapie uznał oczywiście ze wsparciem firm wtedy produkujących papierosy. Że wszelkie doniesienia o szkodliwości papierosów to jest jakaś wywrotowa prawda i, i właśnie ta post, taka postprawda na tamte czasy. No to kto wie dzisiaj, jakby wyglądała sprawa na przykład z nowotworami płuc. Także yy, to chodzi też o to, żeby ludzie byli w stanie, myślę, na, na to trzeba by położyć nacisk, żeby ludzie byli w stanie sami rozpoznać, co ma jaką wartość, do jakich prac się odnosi. Bo nawet te wspomniane ocieplenie klimatu kontrowersyjne, ta ewolucja kontrowersyjna, są prace naukowe, którym merytorycznie nie można nic zarzucić, które poddają wątpliwość ten, tę większość. I to nie jest tak, że my nagle zamkniemy usta tym naukowcom, tylko taka praca może być produktem na przykład na jakiegoś przypadkowego błędu w pomiarach albo błędu w interpretacji tych wyników, ale gdyby nie takie prace, to na przykład nie byłoby, mówiąc tak już kolokwialnie, ciśnienia na to, żeby to sprawdzać. A, a często z, y, z takich właśnie analiz y, powstają duże prace przeglądowe, takie, które jeszcze albo są w stanie ukorzenić teorię, albo są w stanie ją niejako udoskonalić, albo wprowadzić niezbędne poprawki do tej teorii. Czyli zamykanie, próba zamyka, zamykania ust y, naukowcom, czy popularyzatorom nauki, czy osobom, które próbują przekazać te prawdy naukowe, no, jest moim zdaniem trochę takim niefajnym pomysłem. Pomimo, że ja się z wieloma tymi filmami z żółtymi napisami nie zgadzam, i to, i to zdarza mi się tak, że obecnie w ogóle jak zobaczyłem, że jak widzę żółte napisy w filmie, to, to, wy, to wyłączam. Bo y, ja jestem, generalnie uważam się za osobę dosyć spokojną, poza boiskiem do koszykówki, ale y, zdarzało mi się właśnie po filmie o ewolucji, po filmie o Aspartamie, y, po filmie o szczepionkach, jak mnie zarzucano linkami do tych filmów, y, że siedziałem i myślałem, nie no. Kurde, jest druga w nocy, ja oglądam ten film i zaraz zacznę nagrywać, bo po prostu trzeba skomentować. zaraz. trwają wszystkie po 40 minut półtorej tak, godziny. Nie? Właśnie to po to, żebyś zapomniał to, co było na początku chyba. No dobra, ale sam powiedziałeś na samym początku wywiadu, że przecież najbardziej do ludzi docierają argumenty emocjonalne, a nie merytoryczne. Jak chcesz przekonać ludzi do prac naukowych, które w przypadku w jakby w społeczeństwie, które właśnie nie czyta książek ani czyta nawet krótkich tekstów. Właśnie, właśnie, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Nie wiem, czy ja mam dobrą formułę na przykład swojego programu, gdzie zdarza mi się film 30-parominutowy na jakiś temat, ale no to moje takie jakieś sumienie każe mi, że w pewnym momencie, jeżeli ja uznaję, że to jest kurczę, to jest ciekawe i teoretycznie nie muszę o tym w tym miejscu opowiadać. Ale może akurat to ktoś zapamięta z tego filmu i tak dorzucam tych informacji, dorzucam. Zdaję sobie sprawę, że przez to wiele osób tych filmów nie ogląda, bo ostatnio we współpracy z innym portalem polskim, Yy, oni poprosili mnie o takie przygotowanie krótkich filmów z ciekawostkami, w takiej formie, których bym nie wrzucał do siebie. Bo na przykład yy, to jest rzeczywiście taka ciekawostka, którą można rzucić przy piwie i rozwinąć w dwie minuty i na przykład nie trzeba researchu robić yy, w, w pracach naukowych i na dodatek to jest takie mniej zaawansowane, powiedzmy merytoryczne. Takie yy, no nie powiem clickbaity, ale, ale fakt baity, jeżeli możemy stworzyć nowe słowo, właśnie na potrzeby naszej rozmowy. I okazuje się, że te filmy się bardzo fajnie oglądają nagle w momencie, kiedy stają się 4-minutowymi, a nie 30-minutowymi. Natomiast no, ja cały czas mam ogromną frajdę z tego, co robię. Ja mam frajdę z tego, że ktoś mi napisze, że słuchaj, no, tak ciekawych rzeczy to się dawno nie dowiedziałem. Mhm. Ja mam frajdę z tego, że na przykład po dwóch miesiącach robienia przeglądu prac naukowych odnośnie snu. I tematyki snu. W momencie, kiedy mój film oglądają naukowcy zajmujący się snem i lekarze, którzy na przykład no nie tyle badają na co dzień sen, ale spotykają się z zaburzeniami snu, i oni mówią, że to jest bardzo dobry film, i że oni się kilku nowych rzeczy dowiedzieli z takiego filmu, no to to jest, nie powiem, miód na serce, ego skacze. Każdy lubi posłuchać jakiegoś dobrego słowa na swój temat. I nie chciałbym się odwracać od, od tej ścieżki w momencie, kiedy nie wiem, no, biorę udział w kampanii a propos uświadamiania odnośnie wirusowego zapalenia wątroby, jestem w stanie zrobić film, który uważam dosyć dobrze ob, ob, opisuje temat i jeszcze profesor, który stoi na czele merytorycznie kontroli tego wszystkiego, jest bardzo zadowolony z tego, co widzi i mówi, że nie spodziewał się, że ci, ci te ludziki z internetu tak potrafią. Mówimy tu o internecie, ale tak naprawdę. E, osoby, które mają kontrowersyjne poglądy na kwestie naukowe, na przykład Beata Pawlikowska, wydaje Ojej. książki w dużych wydawnictwach Ojej. i mówi, że leki są szkodliwe i że ludzie z depresją nie powinni brać leków. Janusz Korwin-Mikke mówi to, co mówi o globalnym ociepleniu. Cejrowski w tvn nie powiedział o, tym, o tej te teorii ewolucji. Tak, Czy ludzie są dopuszczani do głosu w największych, największych mediach? Myślisz, że to będzie postępowało? Myślę, że te przykłady, akurat, które wymieniliśmy, to. Są trochę takie, nie powiem, nietrafione, ale takie przekorne, bo można je bardzo ciekawie odwrócić. Te osoby najpierw były znane w mediach, a dopiero potem zaczęły się na te kwestie wypowiadać. Dobra, to inny przykład. Doktor Zięba, który twierdzi, że da się leczyć nowotwory naturalnymi metodami i końskimi dawkami witaminy C i tam D3. Próbowałem kiedyś się przygotować do jakiegoś materiału na temat doktora Zięby. Uważam, że nie jestem w stanie tego zrobić z na tyle, na tyle chłodną głową, żeby to nie było na zasadzie tu się mylisz, tu się mylisz, tu się mylisz, tu się mylisz. To myślę, że takiej dramy na YouTube jeszcze nie było, jeżeli by powstał taki film, ale jednak staram się wnosić jakąś wiedzę do, do, do swojego odbiorcy, prezentować mu jakąś wiedzę, mieć jakiś motyw przewodni, a nie, jak to właśnie powiedzą zwolennicy niektórych polityków, zaorać y, czy zmasakrować. Także to, 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 się, to, by, to by się mijało z celem. Czy taki trend będzie postępował? Niestety wydaje mi się, że tak, ale też ja nie jestem tutaj żadną wyrocznią, tutaj to, że mam tam ileś tam parę, parę set subskrypcji. To nie znaczy, że ja złapałem tutaj nie wiadomo kogo za nogi, nie wiadomo za kogo się uważam i że będę przedstawiał wszystkim prawdę absolutne nagle i, i, i właśnie, bo to troszeczkę może się z tego bierze, że te osoby już są tak znane, mają taką pozycję, że uważają, że troszeczkę więcej można i można na przykład powiedzieć to, co pani Bata powiedziała w książce, czy napisała w książce, przepraszam, że y, ona uważa, że leki są niepotrzebne, bo tak jej mówi wewnętrzny instynkt. No, gdybyśmy wszyscy się opierali na wewnętrznych instynktach, to znaczy, trochę w Polsce mamy to w genach, bo bądźmy szczerzy, wszyscy moglibyśmy być selekcjonerami kadry, przeprowadzać takie mniej skomplikowane operacje neurochirurgiczne, pilotować samoloty. Pilotować samoloty i jeszcze w międzyczasie wiemy najlepiej, jak ważyć piwo każdy. Yy, także troszeczkę tak każdy człowiek ma, że w pewnym momencie ma rację. Yes, to Sprawdziłem w Wikipedii, to był spór, ja byłem za tym, miałem rację, to teraz idziemy za ciosem. Yy, tak jak mówię, no moim zdaniem z tym już nie, nie, nie da rady walczyć. Przynajmniej ja nie, nie umiem sobie wyobrazić, wyobrazić scenariusza, w którym mógłbym z tym walczyć. Natomiast prezentując najlepsze treści, na, jaką, na jakie nie stać i myślę, że dużo osób, które bawi się w filmy popularno naukowe Sajfan, Radek Kotarski, zaraz będzie, że kogoś nie wymieniałem C y, kwadrat, oni też tego nie robią tylko po to, żeby potem być znani. Bądźmy szczerze, no próba bycia znanym z tego, że się opowiada o nauce, to jest trochę chybiony pomysł. Bo to nie jest ten, ten target, gdzie, gdzie dzieciaki na jakimś zlocie YouTuberów wypadną ze zakrętu, nie będą wiedziały do kogo, ale będą piszczeć ze szczęścia, bo zaraz wezmą autograf. No nie, nie. Tak długo, jak te osoby będą robiły najlepiej, jak umieją, i na pewno tak robią, to co robią, no to wydaje mi się, że jest szansa, żeby pokazać alternatywę. Alternatywa, do, bo alternatywa jest kusząca. Ta, która jest prezentowana przez Cejrowskiego, przez Korwinamikę, przez Pawlikowską, mówi: Jeżeli coś akceptujesz, to jest taki coaching troszeczkę. Jeżeli sam się z czymś zgadzasz, to nie ma podstawy, żeby wątpić, że to, jest że, że to jest fałszywe. I to jest takie otaczanie właśnie w tej bańce swoich poglądów, że człowiek tak naprawdę kisi się w tych poglądach, nie jest w stanie wyjść, a jeżeli ktoś go próbuje wytrącić z tego położenia równowagi, w którym on się znajduje, no to jest mega zacietrzewienie, furia. Agresja i nagle argumenty od personam się pojawiają. Także moim zdaniem no, takie osoby to będzie kusiło, że w momencie, kiedy ktoś jest znany, żeby powiedzieć, co uważa, bo no, dostaje takie sygnały od zewnątrz. Ludzie mówią, chodź wystąpisz u mnie w reklamie, a chodź do mnie do programu, opowiesz o swoim życiu, a chodź puścimy zdjęcia na pudelka, bo ludzie chcą wiedzieć, na przykład, co dzisiaj w stokrotce kupiłeś. I potem naglą sobie myśli, a może oni chcą wiedzieć, co ja myślę na temat szczepionek. No niby nie czytałam na ten temat, ale może chcę wiedzieć, no i powiem. Także y, trzeba tworzyć przeciwwagę dlatego. przeciwwaga, dlatego to jest dobry materiał, który będzie w stanie powiedzieć, co sądzi nie któraś osoba, tylko któraś osoba w oparciu o źródła. I tego można by nauczyć ludzi, żeby patrzeć w oparciu o jakie źródła są pewne sformułowania przedstawiane. Czy tym źródłem jest na przykład wewnętrzne przeczucie, które zrodziło się w czasie medytacji w lasach Amazonki, yy, czy na przykład praca naukowa, która jest cytowana przez 50 naukowców w ciągu roku i która opiera się na 150 innych pracach wypuszczonych wcześniej, żeby nauczyć cenić troszeczkę inaczej jedno i drugie źródło, o którym tu wspomnieliśmy. To jest też pokłosie troszeczkę tego, jak funkcjonuje. Znowu uderzymy do polityki. No, i zamiast o nauce będziemy o polityce Służba rozmawiać. zdrowia. Służba zdrowia, gdzie na pacjenta onkolog ma 10 minut. To gdzie on znajdzie większe ukojenie? W ramionach doktora ziemby, który chce mu sprzedać książkę. A onkologowi płaci NFZ od ilości pacjentów przerobionych, a doktorowi Ziębie płacą pacjenci od ilości sprzedanych książek i leków, i terapii, i indywidualnie ułożonych diet. Także to też jest pokłosie tego, jak funkcjonuje służba zdrowia w Polsce. To nie koniec tego, co się tutaj naprodukowałem. Póki co, klikając na koszulkę, na której jest najlepszy bohater anime Ever, możecie subskrybować mój kanał. Klikając mi nad głową, subskrybujecie kanał gazety. A jak tylko druga część wywiadu się pojawi, to tutaj będzie też taka klikalna karta.